Szczęść Boże w 32. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Usłyszane dziś słowa, zaprawdę powiadam wam, nie znam was, nie mają na celu straszenia nas przed tragicznym zakończeniem naszej ziemskiej wędrówki. One mają obudzić odpowiedzialność za czas teraźniejszy, za chwilę obecną, jaka została nam dana w drodze do wieczności. Przecież to, jaki będzie finał, zależy od naszych aktualnych decyzji. Jesteśmy wolnymi ludźmi w podejmowaniu decyzji. I to my decydujemy, czy swoim działaniem nie popadniemy w czyjąś niewolę, chociażby bez troski. Tak właśnie postąpiły kobiety, które wyszły na spotkanie oblubieńca z lampami bez oliwy. Założyły, że to nie będzie długie oczekiwanie, szybko pójdzie, nawet gdyby ktoś na pewno je wspomoże. Tak często wybieramy się w podróż, mówiąc sobie, że nawet jak czegoś zapomnę, to przecież mogę kupić, bo wszystko jest dostępne. Ta dzisiejsza Ewangelia ma nas wyrwać z bezmyślności i bezczynności. Nie każdemu będzie dane wejść do raju jak dobremu łotrowi, który miał to szczęście być przy Jezusie w tragicznej chwili. Czasem może się okazać, że nasze decyzje i czyny sprawią, że od Jezusa będziemy zbyt daleko. I co wtedy? Pretensje do Boga, że się spóźnił? Żal, że przyszedł w czasie, kiedy nie było się na to gotowym? Przecież Pismo wielokrotnie powtarza, że śmierć przychodzi jak złodziej, kiedy się jej najmniej spodziewamy. Chociaż nie powiem, że wszyscy tak mają. Bo ten, kto wiernie trwa przy Bogu, kto ze zrozumieniem słucha Słowa Bożego, kto stara się trwać w łasce uświęcającej, ten nie da się zaskoczyć. On będzie czuwał i wypatrywał dnia i godziny, kiedy nastąpi spotkanie z oblubieńcem. Nie możemy dopuścić, by nasze lampy zgasły. One mają być napełnione olejem wiary, braterstwa i wzajemnej miłości. Skoro jednak o miłości mówimy, to dlaczego te mądre panny nie podzieliły się oliwą? Przecież miłość nakazuje pomoc i wsparcie. Czyż nie przemawia przez nie egoizm? Nie wszystko da się podzielić, jak chociażby wiarę. Gdy ja wierzę, a ktoś nie, to statystycznie wychodzi, że obaj jesteśmy trochę wierzący. Lecz prawda jest zupełnie inna. Ja idę za tym, co mi daje nadzieję. Ktoś może iść za tym, co daje mu tylko fizyczną przyjemność. Nasze drogi są różne. Tak więc w kwestii wiary i naszych uczynków, każdy z nas musi się zatroszczyć o ich dostatek. Te, które miały oliwę, wcale nie są niegrzeczne, choć tak może wskazywać opis. One są odpowiedzialne za to, co posiadają tu i teraz. Tu poruszona jest myśl o potrzebie czujności, by żyć chwilą obecną. To filozoficzne pantarei jest bardzo ważne. Wszystko płynie i nic nie wraca. I może ta mądrość przychodzi z wiekiem, kiedy myśląc nad swoim życiem dostrzegamy, ile chwil już nie wróci. Owo nie znam was, wypowiedziane do spóźnionych niewiast, jest jak kubeł zimnej wody. Każdy, kto łudzi się, że Chrystus rozpozna w nim swojego ucznia, a nie robi nic, by rozpoznać jego głos w swoim życiu i wcielać jego słowa, nie może prawdziwie oczekiwać otwartych drzwi. Nie można wzywać Boga i jednocześnie żyć niegodziwie. W końcu Jezus powiedział też, że nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. 5 panien z zapasem oliwy to obraz chrześcijan, którzy z całego serca wierzą Jezusowi, pokładają w Nim całą ufność. To ci, co przepełnieni są Jego miłością, Jego pokojem i Jego duchem. Natomiast obraz głupich panien odnosi się do tych, których wiara jest tylko zewnętrzna, których wiara jest wątła, bo ważniejsze dla nich są sprawy świata niż czuwanie, by lampy nie przestały się palić. Do każdego z nas ten głos Boga dotrze. Każdy z nas usłyszy, oto czas, a wołanie to będzie niespodziewane. Rozlegnie się ono nie w tym czasie, kiedy byśmy tego chcieli, tylko czy wtedy w naszych lampach będzie oliwa? Czy będzie w nas spokój, że wszystko, co uczyniliśmy, jest wystarczające, by radować się z oblubieńcem? Kolejny raz noc staje się miejscem i czasem rozgrywek najważniejszych w naszym życiu. Może i to będzie nasza noc wiary, jaką przeżywali wielcy mistycy Kościoła, jak Teresa z Awila czy Matka Teresa z Kalkuty. Czy nie słyszały i nie czuły obecności Boga w swoim życiu, nie przerwały swego czuwania i czynienia tego, co im serce podpowiadało. Oby tej oliwy nigdy nam nie zabrakło z powodu naszej nieroztropności. Obyśmy nigdy nie zobaczyli drzwi zamkniętych i nie usłyszeli słów o tym, że On nas nie zna. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.